Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym materiale. Kochani, od jakiegoś czasu dostaję zapytania, czy w tym roku odbędą się targi Czersaje w Bolonii. Sytuacja wygląda tak, że na dzień 7 czerwca 2021 roku mam potwierdzenie, że targi w Bolonii się odbędą. Wow. Miejmy nadzieję, że do końca września nic nie ulegnie zmianie, że nie będzie czwartej fali pandemii, czy nie wiadomo, co jeszcze się może wydarzyć i że założony plan w tym roku zostanie zrealizowany. Jak dobrze pamiętacie, w zeszłym roku targi były przekładane, może trochę później, może tu, może tam. Takie przeciąganie liny, nic z tego nie wyszło. W tym roku jest zapewnienie, że sytuacja jest bardziej opanowana, i o ile nie będzie, nie wiem, czwartej fali pandemii, o tyle się będziemy mogli spotkać na żywo i porozmawiać. Na dzień dzisiejszy kwestie związane ze sprawami takimi sanitarnymi, czyli dezynfekcja rąk, te wszystkie środki są praktycznie wszędzie. Nawet na ulicy człowiek się potyka już o środki dezynfekujące. Obowiązek noszenia maseczek i wewnątrz, i na zewnątrz budynków. Biorąc pod uwagę, ile człowiek spędza godzin na targach, to może być to bardzo uciążliwe. Przez tyle godzin w zamknięciu, że tak powiem, ciągle w maseczce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Targi mają być dostępne w dwóch wersjach. W wersji tradycyjnej, czyli takiej, gdzie możecie odwiedzić, możecie przyjechać, i targi wirtualne. Nie wiem dokładnie, jak targi wirtualne będą wyglądały. Prawdopodobnie będzie coś zrobione w stylu Google Maps, że będzie można sobie krążyć, chodzić i oglądać. Ale jak to będzie dokładnie działało? Jeszcze dokładnie, powiem szczerze, nie wiem. Więc teraz tak, przejdźmy do ważnej rzeczy. Od 27.09. do 1.10.2021 roku, czyli od 27 września, targi mają być się odbyć w Bolonii. Mają. Odbędą się. Przynajmniej tak jest potwierdzenie. I będąc od razu na stronie Czersaje, ważny komunikat, ważna informacja dla Was. O ile do tej pory, nie wiem, w zeszłych latach rejestrowaliście się na stronie Czersaje, to mam dla Was trochę niepokojący komunikat, może tak to określę. Nie chcę nikogo tutaj alarmować, ponieważ informacje, jakie podaje Czersaje, nie są zbyt jasne, więc napisałem do nich maila, żeby mi przesłali dokładne, szczegółowe informacje, co się tak naprawdę stało, bo komunikat, który za chwilę Wam pokażę, praktycznie o czymś mówi, ale nie mówi dokładnie do końca, o co chodzi. Więc dużo jest kwestii związanych z interpretacją, że możemy ten komunikat interpretować na wiele różnych sposobów. I teraz tu pewna rzecz, bardzo w pewien sposób, która mnie osobiście zaniepokoiła, to jest ta informacja, że w dniu 26 marca 2021 roku siedziba Czersaje w Bolonii została zaatakowana przez hakerów i no cóż, zostały naruszone, zostały pobrane, skradzione jakieś dane. Dalej oczywiście informacja. Włosi, niestety wielu Włochów ma to do siebie, wiele firm włoskich, że okej, zaatakowali nas hakerzy, skradli jakieś tam, skradli dane, ale nie martwcie się, bo nasze siedziby w Sassuolo, w Rzymie nie zostały zaatakowane, więc jest git. Oczywiście poinformowaliśmy odpowiednie służby, czyli prokuraturę i tak dalej, że zostali zaatakowani. No cóż, zapewniają nas, czyli osoby, które odwiedzają targi, które zostawiły swoje dane, że oni dokonali wszystkiego, aby teraz poprawić ten stopień zabezpieczenia czy coś, więc powiem Wam szczerze, aha, no i oczywiście informacja taka, aby nie brać jakoś tam pod uwagę informacji związanych, jeżeli ktoś się będzie z Wami kontaktował jako przedstawiciel targów czy czegokolwiek. Możecie poprosić o dodatkowe informacje i ja to zrobiłem, pisząc na maila help@czersaje.it, bo powiem szczerze, że dla mnie no jest to sytuacja trochę niekomfortowa i trochę niepoważna ze strony Czersaje. Chociażby z tego względu, że
nie ma informacji, jakie dane zostały skradzione. Czy została skradziona baza danych osób, które się rejestrowały na targach, czyli na przykład, nie wiem, numery telefonów, adresy e-mailowe, imię, nazwisko. No, to są takie dane już dosyć poufne, bardzo osobiste, można powiedzieć, biorąc pod uwagę tą informację, że żeby uważać, kto się będzie kontaktował, jakby z targów, z Czersaje, no jest to takie troszeczkę, wiecie, niejasna odpowiedź. Ja dzisiaj napisałem maila do Czersaje, mam nadzieję, że mi w najbliższych dniach odpowiedzą, dzięki czemu będę mógł Wam też udzielić informacji szczegółowej, co tak naprawdę zostało skradzione i no, wiecie, jakieś konsekwencje tego, tak? No bo ja rozumiem, każdy w jakiś sposób jest narażony na kradzież danych poprzez internet. Kto trzyma bazę danych online, kto ma podłączone serwery do internetu, no w jakiś sposób każdy jest tam narażony. I nie oni pierwsi, nie ostatni. Były gorsze przypadki, traciły dane banki, nie banki, więc wiecie, to jest sytuacja, którą można w jakiś sposób ogarnąć, opanować, ale dla mnie osobiście to nie jest sytuacja zadowalająca w momencie, gdy ja nie wiem, co zostało skradzione, jakie dane zostały tutaj, że tak powiem, zawinięte, więc zobaczymy. Jak dostanę odpowiedź od Czersaje, to Wam oczywiście o tym opowiem. I tu dla Was też jakaś taka uwaga i przestroga. Gdyby się zdarzyło, że ktoś z Czersaje, jak gdyby, czy powołując się na Czersaje, wysyła Wam jakieś maile, to bądźcie ostrożni, bo to może być jakieś fałszerstwo, może być jakaś próba, nie wiem, wyłudzenia czegoś. Wnioskuję, interpretuję przynajmniej tą informację, że no prawdopodobnie jakieś maile wyciekły, oni coś im ukradli. Ale co? Co mnie interesuje, że oni w tym przypadku tutaj na przykład piszą, że jest im niezmiernie przykro, ale to oni są stroną poszkodowaną przez ten akt kryminalny. No wiecie, no okej, w porządku, tylko że jeżeli zostały, nie wiem, skradzione też moje dane, mój numer telefonu, e-mail, no to ja chciałbym być o tym poinformowany i najlepiej, gdyby oni to zrobili wcześniej jakimś mailingiem, jakąś drogą mailową, a nie tutaj zostawili komunikat na stronie, na którą nie każdy wchodzi. Na stronę, na którą, wiecie, ona jest tylko i aż po włosku i po angielsku. Nie wszyscy muszą znać włoski i angielski. Na przykład rosyjski mógłby być. Ja się w szkole uczyłem rosyjskiego na przykład. Angielskiego też, co prawda, ale wiecie. Więc to jest takie okej. No cóż, zobaczymy, jeśli mam nadzieję, że mi odpowiedzą, zobaczymy, co mi odpowiedzą i od razu się podzielę z Wami tą informacją. Więc zwróćcie też uwagę na to, gdyby były jakieś komunikaty od Czersaje w stosunku do Was, zwróćcie uwagę, o co Was proszą i podchodźcie do tego ostrożnie. To jest taka moja informacja. Dobrze, to był taki szybki komunikat właśnie związany z tym, że jest potwierdzenie, że targi się odbędą oraz to, że no jest problem, że jakieś dane wyciekły, nie wiadomo jakie dane, więc zobaczymy. Uważajcie, bądźcie ostrożni, bo tu nie tylko pandemia, ale też, no cóż, paniacy, którzy, jeżeli rejestrowaliście się w poprzednich latach na stronie Czersaje, aby wydrukować zaproszenie darmowe, no to jest, może być to jakieś prawdopodobieństwo, że Wasze dane gdzieś tam się wkradły w jakieś niepowołane ręce. Tak interpretuję przynajmniej ten wpis. Jak będę miał więcej informacji, dam Wam znać. I co, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.